Cześć Natalia, bardzo miło mi Cię poznać, przynajmniej wirtualnie, ale w tych trudnych czasach to radość i tak przeogromna. Spotykamy się zaraz po Twojej premierze płyty Regnum, która wyszła zaraz po Twoich urodzinach, a w moje urodziny, więc O, cudowny czas. no to wszystkiego najlepszego. I też takie właśnie niecodzienne, trudne czasy dla nas wszystkich. Wiem, że dziś uśmiechamy się do siebie, choć pewnie w nas wzbudzają różne emocje, ale też muszę podziękować za te dźwięki, które znalazły się na Regnum, bo w sumie zapomniałem o tym, że muzyka istnieje i dzięki temu, że dzisiejszy poranek spędziłam właśnie z Twoim albumem, to czuję taki trochę większy spokój. Czy Ty też tak masz, że to właśnie muzyka daje Ci ukojenie? Przede wszystkim cieszę się bardzo, że moja muzyka mogła cię na chwilę gdzieś tam przenieść w inny świat. Faktycznie to jest coś, nad czym ja się ostatnio bardzo mocno zastanawiam właśnie w kontekście wojny, która wybuchła u naszych sąsiadów, że muzyka z jednej strony po prostu czymś bardzo takim, może nie absurdalnym, ale czymś takim zupełnie przedziwnym w tych czasach wydaje mi się właśnie, nie wiem, czy pisanie nowych piosenek, bo jednak to nie jest na to jakby odpowiedni klimat, ale z drugiej strony tłumaczę to sobie tak, że to zawsze faktycznie kultura była tym elementem, który przenosi nas w inny świat i daje nam wytchnienie. Daje nam właśnie chwilę odpocząć, więc wydaje mi się, że jak nigdy teraz, ta muzyka może być dla nas naprawdę czymś ważnym, czymś, co nas po prostu trzyma, wiesz, trzyma w pionie i nie daje się jakoś tak zastraszyć, tylko właśnie nas, wiesz, motywuje i nam daje otuchy po prostu. Też każdy z nas zapewne pomaga na tyle, na ile może, interesuje się też sytuacją, ale wiele osób powtarza, że warto dla naszej głowy no, robić swoje, tak, na Tak. tyle, ile się oczywiście da. Jakie to są emocje dla artystki, która dała światu swoje dziecko, coś nad czym pracowała, i to jest czas na promocję, na coś, co chce i co musi, a jednak jest to taka niecodzienna sytuacja. Ja miałam taki tydzień cały w zasadzie po premierze płyty, gdzie naprawdę nacieszyłam się jej emocjami w związku jakby z premierą i tym, że ludziom się bardzo też ta płyta podoba, więc mam to gdzieś tam w sobie i cieszę się cały czas, że ta płyta ukazała się właśnie teraz. No cóż, tak jak wiesz, tak jak rozmawialiśmy, my po prostu to nie jest też moment na to, żebyśmy my zakończyli wszystkie po prostu swoje. Zamknęli, wiesz, swoje interesy, zakończyli projekty i czekali, co się wydarzy, tylko totalnie wręcz przeciwnie, jakby powinniśmy tym bardziej właśnie zatroszczyć się przede wszystkim o siebie w tej sytuacji. Ty też zatroszczyłaś się o siebie tak naprawdę pisząc tę płytę, jeżeli dobrze wszystko przeczytałem i się dowiedziałem, bo ona powstawała w takim szczególnym dla ciebie czasie, w którym doszłaś do różnych przemyśleń. Czego się o sobie dowiedziałaś, tworząc ten krążek? Dowiedziałam się o sobie przede wszystkim tego, że bardzo potrzebuję różnorodności w swoim życiu, że bardzo potrzebuję rozwijać się i szukać i sprawdzać nowe rzeczy i posiadać, wiesz, przeróżne hobby i każde rozwijać w takim samym stopniu. To uświadomiło mi to, że po prostu zawsze dostawałam pytania, nie wiem, czy moje studia były jakimś planem B, bo dla ludzi to było takie niewyobrażalne, że ja w ogóle studiuję inżynierię środowiska i w tym samym czasie prowadzę karierę i w ogóle dlaczego i jak to. I ja w pewnym momencie doszłam do takiego momentu właśnie na początku pandemii, że dobra, znaczy przed w zasadzie rozpoczęciem pandemii, że dobra, to jest ten czas, kiedy ja po prostu zostaję artystką na 100%, angażuję się na 100% w to, co trzeba, bo tak się powinno robić i wiesz, i dostałam gonga po prostu wielkiego. Na zasadzie nie, wcale tak nie trzeba. I naprawdę można się rozwijać na wielu poziomach i nigdy żaden z tych moich poziomów, powiedzmy, rozwoju nie przeważył. To muzyka jest dla mnie ważna, ale tak samo ważne zawsze były dla mnie studia. I wszystkie jakieś takie rzeczy, których się uczę. Ale też nie wszyscy artyści decydują się na to, by tak odsłaniać się w swoich tekstach, by dotykać rzeczy, które dotyczą nas, bo to też się czuje, słuchając przynajmniej części Twoich utworów, tak no bezpośrednio, wydaje mi się, zaraz mi może potwierdzić lub nie. I czy to jest na przykład też jakiś element albo forma terapii? Myślę, że zdecydowanie tak.
W ogóle chyba łatwiej śpiewa się o trudnych rzeczach niż się o nich mówi i konfrontuje się z nimi wprost, więc tutaj miałam naprawdę dużą pomoc w związku z tym, że tworzę muzykę w takim bardzo trudnym swoim prywatnie okresie życia, że bardzo potrzebowałam się zmierzyć ze wszystkimi potworami w głowie albo z rzeczami, które zaniedbałam i bałam się je wypowiedzieć też na głos, bo okazuje się, że jak jakieś swoje strachy wypowiesz na głos, to one dopiero wtedy nabierają kształtu i wtedy dopiero gdzieś tam stają się realne. Więc ta płyta zdecydowanie była takim moim też wyrazem właśnie radzenia sobie i oswajania tych jakichś trudnych emocji, które mi w pandemii towarzyszyły. Mi akurat najbardziej w pamięć zapadła epoka X, ale wydaje mi się, że te bardziej osobiste teksty lub takie łatwiejsze do rozszyfrowania będą w taka jak ty czy w pętli. No i tutaj raz powiedziałaś, że łatwiej się śpiewa niż mówi o swoich strachach, a potem, że jednak towarzyszyły ci różne emocje, również skrajne. Więc jak właściwie śpiewało ci się te dwa osobiste teksty podczas nagrywania krążka i czy inaczej śpiewało ci się je, niż będziesz wykonywać je prawdopodobnie za ileś miesięcy na trasie? Oj, zdecydowanie tak. Ja pamiętam, że utwór Pętla, który takim był taką moją trochę wisienką na torcie tej płyty i takim numerem, którego najbardziej się bałam, bo on dotyczył takiej najtrudniejszej rzeczy, którą sobie uświadomiłam, czyli to, że moja relacja z muzyką gdzieś po drodze się bardzo popsuła, co było straszne, bo wiesz, okazało się, że nagle moja ogromna pasja stała się czymś, czego w ogóle nie wiem, nie potrzebowałam w pandemii nawet. I to było przedziwne, więc ja ten numer spychałam dosłownie na koniec. To był ostatni numer, który my nagraliśmy fizycznie i ja po prostu, to było trudne fizycznie do nagrania, mi się po prostu głos, wiesz, załamywał, po prostu ściskał w gardle, jak miałam to z siebie wyrzucić. Ale upłynęło już trochę teraz czasu, ja też dużo nad sobą starałam się pracować i właśnie oswajać się z tymi wszystkimi tematami i myślę, że teraz na koncertach te numery dostaną zupełnie innego wydźwięku oczywiście i one też, to jest też zawsze ciekawe, że jak muzyka już jakby skończona też ewoluuje w kontekście tego, co się dzieje dookoła nas i tego, jak fani sobie interpretują te utwory. Nie? Tak sobie jeszcze na koniec pomyślałem, że postrzegałem cię poza tym, że jesteś artystką, jako taką super normalną, miejską dziewczynę, bo na przykład widziałem cię wielokrotnie na rowerze, szusująco tam gdzieś w centrum, albo na przykład w klubie Niebo, gdzie grali jesteś bardzo początkujący artyści. I tak sobie myślałem, kurczę, co też widać w twojej płycie, że chyba jesteś żądna poszukiwań i nie boisz się nowych rzeczy, lubisz to. No właśnie, że fajnie, że tak obserwujesz tych innych młodych, bo domyślam się, że to nie był jednorazowy wyskok do klubu, tylko sobie tak sobie czasem chodzisz na występy. Czy ty myślisz o tym, że albo już teraz dzieje się tak, że lubisz wspierać tych młodych artystów, a w przyszłości mogłabyś to robić jeszcze jakoś tak bardziej, nie chcę być profesjonalnie, ale że to byłby taki jeden z twoich głównych kierunków. Szczerze mówiąc, myślę, że nie. Jakby ja chociaż też z tymi nowymi artystami, ja mam wrażenie, że przez pandemię bardzo to gdzieś tam stanęło i ja w ogóle nie mam pojęcia, co się dzieje teraz na scenie muzycznej w Polsce, bo jakoś osadziłam się w zupełnie starych kawałkach, więc w tym niebie to musieliśmy się widzieć dawno temu. Tak. W innym świecie zupełnie. Ale staram się, jeżeli mi coś wpadnie nowego, to zawsze cieszę się na nowe twarze na polskim rynku, szczególnie jeżeli są ciekawe, jeżeli są inne. Teraz mam takie trochę wrażenie, że w ogóle pop w naszym kraju trochę kuleje jakby w tych czasach, bo jednak inne gatunki muzyczne bardzo przejęły rolę tej muzyki najbardziej popularnej. Ale czekam cały czas na jakieś nowe nazwiska. Teraz takim fajnym debiutem na pewno będzie Marzena Ugorna, której płytę już miałam okazję troszeczkę posłuchać i jestem w szoku, bo to jest fajne, to jest taki projekt, który jest zupełnie inny niż wszystko. Teraz bardzo dużo dziewczyn albo śpiewa jak Billie Eilish, albo śpiewa troszeczkę w stylu Sanach. I w ogóle Sanach jest super, ale mamy jedną Sanach. I tak jakby ja jestem bardzo za różnorodnością jednak i zarobieniem rzeczy bardzo po swojemu. A wracając do roweru, to tak, mam wrażenie, że w ogóle sport mnie bardzo ratuje w trudnych czasach. Jak czuję, że po prostu mam handrę, jestem zła, jakoś taka czuję się sfrustrowana, to po prostu idę pobiegać.
idę pojeździć rowerem i to naprawdę polecam wszystkim, którzy gdzieś tam mają właśnie taką potrzebę wyrzucenia z siebie czegoś, to sport jest naprawdę czymś super, żeby to zrobić. A przy okazji można fajne miejsca pozwiedzać, pojeździć gdzieś daleko, jakby spędzić sobie czas w zupełnie inny sposób, nie na kanapie przed Netflixem, tylko zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia ducha. I czasem nawet zobaczyć miasto od strony, od której nigdy go nie poznaliśmy. Wspomniałaś o topie artystów w naszym kraju i tak wpadło mi do głowy, że trochę teraz się dzieli ten top tak na to, co się dzieje w streamingu, w internecie i na radio. Tak. Tam są zupełnie inni artyści. Jak teraz nigdy w ogóle. Na miejscu pierwszym, tak. A czy ty spotkałaś się, bo oczywiście w internecie super i to my wybieramy sobie, kogo będziemy słuchać, a czy spotkałaś się kiedyś, jeżeli chodzi o radiostację, z jakimś typu murem? W sensie, że radiostacje nie chciały moich piosenek puszczać? Czy tak, bo to też różnie bywa i na przykład może się okazać, że przy jednej płycie w ogóle bierzemy wszystko, przy drugiej nagle niestety nie. Tak, jak to jest? Oczywiście, że tak. Radiostacja, mam wrażenie, że to jest w ogóle zupełnie inny kosmos. Że oni mają tam te swoje badania rynkowe, no i te piosenki albo wchodzą, albo nie, i tutaj to jest trochę loteria, mam wrażenie. Nawet ostatnio rozmawialiśmy sobie z Foxem, że jakby ktoś naprawdę chciał teraz usiąść i powiedzieć sobie, dobra, zrobię teraz hita po prostu szytego na miarę, co jakby jest moim zdaniem i tak już skazane na niepowodzenie, ale jeśli, czysto teoretycznie, to nie wiadomo, co jest tą miarą. Bo jakby teraz piosenki hitowe w radiu są tak nieprzewidywalne, że naprawdę nikt nie jest w stanie tego gdzieś tam przewidzieć, a ja z takim murem zderzyłam się już na samym początku, czyli z piosenką Bądź Duży. Radia żadne na początku nie chciały grać piosenki Bądź Duży. Dopiero jak w internecie ten klip osiągnął wyświetlenia tam chyba milion, to radia wtedy wzięły ten numer na rotację i po prostu okazało się, że to jest hit, więc jak najbardziej, to jakby ja nawet ze swoją jakąś taką pozycją branżową jakby nie mam nigdy tej pewności, że moje piosenki będą po prostu od razu grane na rotacji jakiejś takiej, wiesz, najczęstszej, nie? Mhm. Też nie wszyscy artyści mówią mi potem w wywiadach, że jakoś tego pragną, że każdy ma jakieś takie inne swoje cele czy priorytety, a czego tobie życzyć? Wiesz co, no generalnie powiedziałabym ci chyba, że zdrowia, że pracy i jakby tego się trzymam, bo fajnie jest mieć co robić, fajnie jest być zdrowym i móc to robić, ale w tej sytuacji chyba wszystkim nam po prostu pokoju trzeba, po prostu albo aż.